A kuku się ma, dzień dobry. Jeszcze się nie wypowiedziałem co do tych wyborów. Moje zdanie na ten temat znacie. Wszyscy won. W tym momencie jak część poszło, połowa na tych. Wasza sprawa. Jak się to nadzieja umiera ostatnio. Dla mnie jest jasne, że nic się nie poprawi. Ani w jednym kierunku, ani w drugim, ani w trzecim. Obojętnie jakbyście to nie zrobili. Bo po prostu została zrobiona tak w szachach. Roszada. Te gęby paskudne siedną się na tej stronie sali. A te gęby paskudne siedną się na tej stronie sali. I to wszystko. Nic się nie zmieni. Absolutnie nic się nie zmieni. Będą te same gęby, będą do oglądania w tym teatrze, no bo to jest scena polityczna, czyli to jest teatr. I zagrają wam troszkę inny spektakl. Ale ogólnie to się tam nic nie zmieni. Absolutnie. Nikt nie będzie wisiał. To jest pewne. Nikomu nawet włos z głowy nie spadnie. Popyskują, pogadają, potegują. Chociaż oni jeszcze nawet nie doszli do tego, żeby coś tam porządzić. Nie? Bo wszyscy już rządzą niby, ale to ho, 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 to jeszcze nie. Jeszcze trochę, że się może wiele wydarzyć. Może być, że jak nakręcą ten film, to już się wydarzyło. Bo jeszcze jest wiele różnych opcji, także ja bym się tak szybko, tej drugiej stronie jeszcze, wiecie, trzeba odczekać swoje. Przyjdzie czas, potem można coś powiedzieć, ale ogólnie to ani jedna strona nie rządzi, ani druga strona nie rządzi. Ta jedna na razie się trzymie stołka, bo jest przyklejona, więc... Więc jeszcze ma parę asów w rękawie różnych, nie? Także jeszcze mogą coś narzeźbić. No. To jest ta jedna sprawa. Także dopóki ten czas nie minie, to się w ogóle nie ma co wypowiadać na ten temat, że już tamci już rządzą, czy nie rządzą. No oni już swoje narządzili kiedyś. Jedno jest pewne. Wszyscy kradną. Ci kradną, tak. Ci sprzedawają wizy. Tamci sprzedawają jakieś stocznie. Tamci coś innego sprzedawają. Wszystko, musi być sprzedane. Wiecie, o co chodzi, nie? No ja wam dużo nie będę gadać na ten temat, bo to każdy, się powinien dawno kapnąć. Dlatego pójście na wybory z nadzieją, że coś się zmieni. No nie, nic się nie zmieni. No co się ma zmienić? Stołkami się tylko zamienią. Ci będą siedzieć tu, ci będą siedzieć tu. Ci będą gadać te same głupoty, co go dali, a ci też te same głupoty, co go dali. I nic się nie zmieni. Jedno jest pewne. Na pewno nie przybędzie w portfelu w Polsce ani jednej złotówki. Nie, to nie ma takiej opcji. Bo oni opowiadają, że już tam, za 3 dni zarobię, te pieniądze z Unii wyszarpią i tak dalej. No trochę dni już minęło, nikt tego nie wyszarpał. Nie? Morawiecki jak kryształ, pojechał zdobywać, miał to przywieźć, to nie przywiózł. To było raz. Druga rzecz, ten drugi co przyjdzie, o ile on w ogóle dojdzie do tego, to jeszcze. Ty też. Co on tam pojedzie? Kogo on tam, znął? No kogo? Bo jest ta kogotka, że ten drugi tam wszystkich znął, że to jest najbardziej doświadczony polityk i takie różne pierdoły. Kogo on tam znął? No tam nikogo nie znął. Makrela się wyniosła gdzieś tam, do Paragwaju. Siedzi. Indiańce i tam wachlują, cytrusy w pierdzielo i ma to w nosie, co się tutaj dzieje.
tu w Niemcach też jeszcze najprawdopodobniej jeszcze do wyborów innych to trochę czasu minie. Tu się też ten system troszkę pozmienił, bo tych zielonkawych to też już ludzie mają dość. To już swoje głupoty narobili, to starczy, teraz przyjdą inni. Także z tych ludzi, co tam kiedyś siedzieli i pierdzieli w stołki w tym parlamencie, jak to się nazywa, to w ogóle nie jest parlament, w tym kadłubku takim tam w tej Unii, to on tam żadnego nie zna. Nie wątpię, że on się może po niemiecku tam dogadać z kimś. Nie wiem, jak on tam z niemieckim stoi, ale... I o to ciężko widzę, żeby on tam coś wyszarpał, nie? Widzicie, taki ten Orban na przykład. I postawił sprawę jasną, kurde. Na ostrzu noża. Albo mi docie kasa, albo to i to nie zrobię. No cyk i kasa jest. Widzicie? Tak się, kurde, robi polityka. No. Także... To, że on tam przyjedzie, kurde, z taczkami pieniędzy, kurde, do Polski, to nie. To, co już, kurde, co miała Polska dostać, to już przepadło. Tego już, kurde, tego naddatku nie będzie. Nie ma takiej opcji. A czas minął, kurde, można to było wyszarpać. No, ale pisiory tego nie wyszarpali. A ten, jak mu się uda, jak będzie tam dobrze tańczył w Unii, tak jak oni chcą, no to może jedynie, kurde, zrobić to, że to zostanie odblokowane. Ale to, co już w tym czasie miało być dane, tego już nikt nie... Tego w ogóle nie ma, bo to jest tylko fikcja, to jest tylko na papierku jakaś tam, kurde, napisane. Albo w komputerze jakieś cyferki. Więc z tym się też nie można liczyć, że tam naraz, kurde, jakieś... Tyry z pieniędzmi przyjadą i będzie bogato. Nie ma takiej opcji. Tym bardziej, że tutaj Niemcy też swoje już mają dość. Wybrali to, co wybrali. Chcieli mieć zielono, to mają. Trochę im teraz gula skacze, każdy jest, kurde, zły na siebie. No, trudno takie życie. No. Teraz do tego ciekawostka taka jeszcze, ten maut od 1 stycznia pójdzie do góry na ciężarówki, tutaj w Niemcach. Więc 1 stycznia chyba to zategowali. Czy już to dźwigli? Nie, mało ważne. W każdym razie to pójdzie do góry. No jak ten koszty transportu pójdą do góry, no to wszystko pójdzie do góry, wszystkie ceny automatycznie. Czyli automatycznie te firmy przewozowe polskie mniej zarobią, mnie też, bo jest dużo transportowych firm polskich tutaj, co na terenie Niemiec hulą, nie? Na terenie Niemiec, na terenie Holandii i tak dalej, i tak dalej. Także tam jeszcze też śruba dokręcą. Co wam tu jeszcze powiedzieć ciekawego? No, na razie były tylko jakieś tam ostrzeżenia, że jakieś 3 zamachy będą. Nie, 13 w szkołach coś tam miało być tutaj, coś tego. Na razie nic nie wybuchło. To tylko takie były takie, jakby wam to powiedzieć. No, ktoś tam jakiego, kurde, SMS-a napisał do dyrektora szkoły na pewno i ty. No, na razie jeszcze nic nie wybuchło, ale to nie można być pewny, że coś nie poleci w powietrze. Bo to wszystko jest możliwe, nie? No. Nabrali, co mieli nabrać. Teraz się muszą z tym męczyć. Wiecie? I oto tam mam wywalone na to. Dopóki tyskie jest, to... Na razie jeszcze nie zdrożało. To, wiecie, tyskie i cigarety muszą być, a reszta to mało ważne. Już garniec czeko zarabia się, zupka fajno gotowa. No, malinów w pieruny. Ani nie idzie tego przejeść, kurde.
Już się takie mega, 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 kurde, dojrzałe, to już do kompostera wala. Pada cały czas. Teraz akurat w tym momencie nie pada, ale ogólnie to cały czas padało, więc kurczę, nawet nie ma czasu tego, kurde, zbierać tam. W deszczu nie ma tego zbierać. Wczoraj w tej przerwie wykopałem parę kartofli. Z tych, co tam, nie wiem, w ziemi leżały już chyba 2 lata. I potem się tam jakoś odrestaurowały i pierem wie, o co tu chodzi. Także ten. No, jak jest mokro, zimno, to się też nie chce nic zrobić. Chociaż ja tam robię różne rzeczy takie, zarobię po korze. Takie. Wiecie, takie dzięcioły. Różne maluja i takie pierdoły. Bo to jest taki chwytak, co te rury będzie trzymać, te odpływowe z tego. Kolanka tam nie dołem, bo w kolanku by woda zamarzła, nie? Tam nie musi być kolanka, bo to leci tam pod krzoki, to jest do mycia rąk, tylko deszczówka. Ewentualnie ta gruntówka i ręce się umyje i ta woda zaś idzie z powrotem na krzoki, na podlewania, nie? No i tak to wygląda. Także robię różne takie dzięcioły, ale to też, kurde, nie jest warte filmowania tego wszystkiego, bo to wiecie jak jest. Pomidory, kurcze, dojrzewają. Jeszcze niektóre teraz te najśmieszniejsze się jest to, że te, kurcze, że te największe krzoki takie, co urosły, chude, długie, wypuściły takie małe pomidorki, kurde, to są chyba te koktajlowe. I teraz to dopiero urosło jako tako. Jest to, kurde, zielone jeszcze wszystko. Tam jest jeszcze jeden taki, co, kurde, kwiaty. Nie, muszę tę kamerę odpiąć, to wam to pokażę. A tu jest jeszcze jeden taki, co dopiero kwiaty wypuścił. Ty mu się nie śpieszy tak jak mi. Widzicie? Ty dopiero będzie kwitnął. Tam są, kurcze, 2. Tu jest jeden. Tu są 2. Na razie, póki się tam z nimi nic nie dzieje, to je zostawię. Te malućkie, kurde, patrzcie, jakie to maluchy, kurde, wyskoczyły. 1, 2. Tu jakiś malutki taki, kurde, te ogórki to trzeba też by było urywać, bo to potem się od tego robi. Tu jakiś. Tu jakiś mały taki, kurde, podługowaty. I tak to jest. No, papryczka już podług palucha, kurde, jak bym pokorza, to patrzcie. Jako pieruna. Rośnie, kurczę. Aby jedno. No, dzisiaj się dowiedziałem, że tam w Egipcie coś wyleciało w powietrze, jakiś, nie, jak to się nazywa, jakiś, kurczę, szpital, jakiś tam szpital oberwał jakąś rakietką. No, tam jest ciekawie, będzie się ciekawie działo, bo ci tam popłynęli tym lotniskowcem, plus tam jeszcze to wszystko, co wokół niego pływo i fruwo. Skośno okę też tam posłali, kurde, jakieś 6 okrętów. I będzie się tam kotłować teraz to wszystko. Ja wam powiem tak, ja ani za jednymi, ani za drugimi nie jestem, bo to jest wszystko, kurde, bagno. Jakby to powiedzieć delikatnie, bo to się trzeba zastanowić, żeby za dużo na YouTubie nie gadać. No, jak BRICS się, kurde, złączy do kupy, bo oni od 1 stycznia mają, kurde, się złączyć do kupy. I ten... I... Chciałem powiedzieć, kurcze... No, zobaczymy, jak to będzie, kurde. Te się tam sklapną do kupy. A tam będzie jeden drugiego bronił, bo oni mają dosyć dużo tego klamorstwa. I tam jest dużo też, kurczę, pozostałości jeszcze nienawiści z poprzednich lat. Tak jak w Iraku na przykład, nie?
także może być ciekawie. No. Idą rozrywkowe czasy, kurde. Ja się tam, kurde, nie boję. Ale staram się omijać takie te większe, wiecie, galerie handlowe, takie większe rzeczy. Tam, gdzie się to, wiecie, jak ja jadę na rowerze, to nikt, albo na mopliku, to nikt tam nie będzie, kurde, czekał, żeby mnie, kurde, wytegować w powietrze, żeby mnie, kurde, wystrzelić w kosmos. Ale w takich większych sprawach, jak, kurde, takie galerie handlowe, tak jakieś TGS, to już się opłaci. No. Także oni tam na takie coś to będą, jak będzie się miało coś dziać, no to w takich rzeczach będą polować, kurde, nie. To też nie jest takie proste, bo wszędzie są kamery, tam dupsy i tak dalej, ale to wiecie, ktoś przyjdzie z plecakiem albo z tym pasem, kurde, szahida, czy jak to się tam nazywa, i może zrobić wielkie bubu. No. I najlepsze jest to, że te ludzie zawsze płaczą, przyniosą kwiatki i świeczki za polu. No. To jest fajne. Tak, to mamy przynajmniej ciepło. Kurde. To nic nie daje, nie? Żeby takie coś się nie działo, to trzeba było prędzej reagować, kurde. Nie przyjmować tego wszystkiego. No ale to już jest inna historia. Najlepiej to się śmieje, tak, kurde, ona się tam siedzi gdzieś w Paragwaju. Wszystkich zaprosiła do Europy. A sama się wyniosła, bo ona może myślała, że tam za ciasno jest, dlatego kazała wszystkim przyjść. A ona się tam wyniosła teraz. Ona tam ma dużo miejsca do siebie, a tu się ciasno robi pomału. Nie? Niemcy już mają dość, już im gula skoku. I on tylko tak obserwuje z boku. Tu i no patrzę tu, jak się te w głowach i się zmienią też politycznie pomału, tak kurde, nie. Te, co byli całkiem na lewej stronie, to jakoś się tak pomału zaczynają, kurde, przesuwać, jakoś tak na prawo strona. No, to jest aż śmieszne, kurde. Jak się to w ciągu pół roku, kurczę, czy roku może te zmienić. Ludzie zmieniają zdanie. Kiedyś, jak się powiedziało o jednej partii, to to takie niedobre było tego wszystko. A teraz naraz, kurczę, pomału się to zaczyna przekręcać na ta drugą stronę, kurczę. Jak wiatr zawieje, nie? No. Niektórzy ludzie po prostu nie byli poinformowani, bo jak oni tylko patrzyli na telewizor, no to im kity wciskali. W telewizji, ja nie patrzę na telewizor, dlatego, kurde, wiecie, jestem, nie mam zamulonej bani, kurde, przez to, ale jak ktoś dziennie, kurde, po 4 godziny wiadomości ogląda z telewizji, no to oni mu to tak spakują, tak mu to zrobią, że on, kurde, myśli, że naprawdę tak jest, nie? No tak to jest. I potem, kurczę, jest ciężko się od tego zresetować ta bania i zacząć normalnie myśleć. No. To jest ciężko, kurde, ale widzę, że pomału, tak, kurde, jeden, drugi, trzeci tam, kurde, co mieli całkiem inne zdania, pomału zaczynają myśleć. Coś tak, nie jeszcze do końca, bo tam jeszcze 100% procesor nihulona. Tylko tak już tak, powiedzmy, na jednym rdzeniu już się tam zaczyna coś, kurde, śmigać, żeby to, o, coś tu, kurde, nie pasuje. Coś tu, no, cyganieli chyba, kurde, coś tego. No, tak to jest. Jest ciężko. Jest ciężko, jak ktoś oglądał przez 10 lat telewizję i mu wbijali do głowy cały czas taki sam kit, to był w stanie w to uwierzyć, nie? Tak tam, kurde, w TVP Info, kurde, gadają tak samo, nie? Jak oni teraz się przerzucą do Polski w TVP Info, jak oni tam gadają jakieś niestworzone rzeczy, jakieś cuda, jakieś to, jakieś tamto. No.
To jest proste. Z pustego nawet Salomon nie naleje. No nie ma takiej opcji. Jak ktoś, kurde, a jeszcze żeby było tylko puste, ale oni, kurde, wybierają jeszcze i pod tym dnem, kurde. No, także wiecie, o co chodzi. Tam, kurde, ja tam nie widzę przyszłości. W Polsce nie widzę żadnej przyszłości, bo to... wybory wyborami, wszystko wszystkim, ale tam się nic nie zmieni, bo tylko gęby się zamienią. Te wieprzki będą siedzieć w tej oborze, a te wieprzki będą siedzieć na tej stronie tej obory i będzie dokładnie to samo. Nie? Także nie ma takiej opcji, żeby się coś tam zmieniło. Takie te... To też bardzo mnie, kurde, dziwi. Chociaż ja tam za nimi też za bardzo nie jestem, bo pierwszy wie, ktoś to siedzi, przecież, kurde. Człowiek tych ludzi w ogóle nie zna. Do czego oni są zdolni. Bo każdy się ryje tylko, kurde, do koryta. Żeby jak najwięcej się nachapać i do siebie, i do ciotki, i do pociotki, i do wszystkich, nie? No, także wiecie. Takie, kurde, jakieś tam partie jak Konfa. Po tym tamtego, nie wiem, czy ci kamraci też tam coś założyli, jakoś coś tamtego. Widzicie, taka, kurde, duma narodowo, tako wszystko tego. A to nie miało szansy się przebić. To się nie przebije. To się nie przebije. Jakby się miało nawet przebić. Jakby się miał jakiś jedyny stołeczek zwolnić, żeby tam się wcisnąć na to. To oni muszą cała ta swoja ideologia, ta, cały ten swój plan tak przekabacić, tak przekręcić. Tak się muszą po prostu nagiąć, żeby się na ten jeden stołeczek tam wpakować. No i co z tego stołeczka tam? Co on tam ogarnie, jak wszyscy inni są innego zdania? No nie ogarnie, nie ma szans. Kurde. Także nawet załóżmy, że Konfa by miała 20% i kamraci by też mieli 20%. No myślicie, że jak oni by mieli te 40% i by się tam wpakowali na te stołki, to oni by mieli coś do powiedzenia? Nie ma takiej opcji. Nie ma szans. Najpierw, żeby tam się dostać, to oni by się musieli tak przekręcić, tak ponaginać, że z tego, co oni mieli w programie swoim, w głowie i tak dalej, to by już nie miało żadnego sensu. A jakby posmakowali, że tam pieniądze, kurde, kapią, to nie jeden dla pieniędzy się ponaginął. No nie jeden, kurde, się tam, wiecie, o co chodzi. No i zaś padł, kurde. Dobra, nara, ciao, ciao.